Dobrze Was widzieć w ten piękny dzień. Słuchajcie, to jest najważniejszy dzień w życiu moim, dlatego że zaczyna się, to jest dzień, w którym zaczyna się produkcja siano-kiszonki, czyli paszy na cały rok dla moich koni. Kładziemy łąki. Zaczęliśmy. Także nawet Malin się bardzo cieszy, tutaj podskakuje, bo kładziemy łąki. Udało się. Do siano-kiszonki nie trzeba długo podsuszać siana, czyli tej trawy, którą się później owija w belę, a następnie owija się w taką białą folię. O, tutaj stoją jeszcze zeszłoroczne takie belki, jeżeli je widzicie. O. I później dzięki temu jest pasza na całą zimę, całą wiosnę, przednówek, także bardzo się cieszę. Jutro finalizujemy sprawę. Jest godzina 20, spaceruję sobie z pieskami. No uwierzylibyście, że to jest godzina 20? Uwielbiam czerwiec, to jest coś wspaniałego. Długi dzień, słoneczko, ciepełko, skowronki. No i chodzę sobie teraz po mojej łące i rozkoszuję się tym zapachem skoszonej trawy. Bardzo się cieszę. Jutro piękny dzień przede mną. I zwijanie siana. Najpierw ograbianie, a potem zwijanie w kule. Liczenie tych kul. To jest bardzo przyjemne z jednej strony, bo im ich jest więcej, tym jest fajniej. Ale z drugiej strony dla portfela jest gorzej. Natomiast no to jest jedzenie dla moich koni. Powtarzam się, ale to jest najważniejsze. Bo jak zabraknie owsa, to sobie go dowiozę samochodem albo nawet sankami przytargam worek. Natomiast jak u nas zapada, chociaż teraz takich zim nie ma, prawda? Ale jak u nas zapada, to niczym się siana nie dowiezie. Więc sobie chodzę i oglądam. Jestem bardzo szczęśliwa. No i słuchajcie, zwijanie wałków przed belowaniem. Najpierw trzeba sianko zebrać takim słoneczkiem, czyli przetrząsaczo z grabiarką, i zwinąć się w takie wałeczki, a potem przyjedzie drugi ciągnik, który będzie robił belki. Następnie te belki się zwiezie na jedno miejsce i będzie się je owijać białą folią. Wracam z pikniku rodzinnego w Siedlcach, a tutaj już u mnie na polu jest zwijanie siano-kiszonki. Już kruk w gościach był, patrzył, czy tutaj czegoś dobrego nie ma. Bociany chodzą, szukają jakichś myszek. I ostatni etap, który nam został, to będzie owijanie białą folią. Proszę, ile mam bocianków. Sobie żerują. Ależ to niedobry ten Malin, jak gania. Jak gania za moimi bociankami ślicznymi. Niedobry Malin. Kule stoją. Pan do foliowania przyjedzie niestety dopiero wieczorem, a tutaj po drodze mogą się zdarzyć burze. Więc zaczęłam osłaniać kule folią ze starych siano-kiszonek. Natomiast mam nadzieję, że to będzie skuteczne i nie będzie jakiejś wielkiej nawałnicy. Także pozdrawiam wszystkich i cierpliwie czekam. I wierzę, że będzie dobrze. Nie wiem, czy to widać, ale na mojej łące mnóstwo ptaków. Bociany, szpaki, jastrząb, kruki. Naprawdę to jest niesamowite.
Ale już kruki się wyniosły, jak mnie zauważyły. Bocian też poleciał. Szpaki siedzą tutaj na kuli. O, przeleciały też. Wszystkie poleciały sobie. Pozostały tutaj przyłapane na gorącym uczynku w knajpie czarownicy Eski, czyli na jej łące. Tak to jest, jak ja wpadam w panikę pogodową. Pogoda się całkowicie zmieniła. Z takiej dżdżystej i bezwiecznej zrobiła się straszna zawierucha i słońce. W związku z tym pozwiewało wszystkie folie i teraz chodzę, Olę zapędziłam do roboty. O, Ola tam też zapiernicza. I ściągamy te folie z powrotem. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zmobilizowałam się i popakowałam wszystkie folie z całej zimy. Słuchajcie, teraz czekają na odbiór, tylko trzeba będzie znaleźć kogoś, kto je weźmie. Okazuje się, że nie dość, że śmieciarze nie zabierają folii, to jeszcze słuchajcie, a tu pokazuję wam moją fajną stodołę. To jeszcze nikt nie chce tej folii za darmo, tylko trzeba jeszcze płacić. Trzeba jeszcze dopłacać, bo taka fajna stodoła drewniana u nas jest. Dzieje się. Ja śpiewam i rozpędzam chmury. Grodzę kulę prądem oczywiście, no bo moje koniki są szkudne i one zaraz będą obgryzać te wszystkie kuleczki, które ja tak skrzętnie zebrałam wczoraj z pola. Słuchajcie, na koniec parę słów o sianokiszące. Wielu moich znajomych wirtualnych i w realu pyta mnie, no jak to, Ewa, co ty, konie kiszonką, to jest po prostu, ojej, jakie to niebezpieczne. Słuchajcie, ja powiem to jeszcze raz, to nie jest kiszonka, to jest sianokiszonka. To nie jest coś, co jest zbierane na mokro i potem jak otwierasz tą kulę, to wylewa ci się jakiś po prostu, nie wiem co, kiszona. To jest sianokiszonka. Ja dla koni podsuszam to jeszcze trochę mocniej, znaczy no nie tak mocno, żeby po prostu później ta trawa dziurawiła folię, dlatego że to krótkotrwała impreza by była i by się wszystko popsuło. Ale jak tę kulę otwiera się, to w środku jest lekko rzeczywiście pachnące tak fajnie sianokiszonką, ta pasza tak pachnie. Ale jest zupełnie sucha. Karmimy konie sianokiszonką już 10 lat. Nie było żadnych problemów z kolką związanych z sianokiszonką. Jeżeli już były tam jakieś kolki, to było to związane albo z jabłkami, albo z jakimś tam trochę niedosuszonym sianem. A z sianokiszonką nigdy w życiu. Pasza pełnowartościowa, nic się z niej nie wysypuje, bo jak siano się zbiera, zwozi się, no to przecież część tych nasion wypada. Sianokiszące wszystko zostaje w środku. Wszystko dajemy koniom. Pokażę wam, jak wygląda moja sianokiszonka. To jest sianokiszonka. To jest sianokiszonka. Widzicie, wygląda zupełnie jak siano. No ma zapach taki fajny. Pozdrawiam wszystkich. Jeżeli podobał wam się mój film o sianokiszonce, czyli o pracach takich polowych, o przygotowywaniu paszy dla zwierząt, to napiszcie w komentarzu i oczywiście zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia.